Warszawska średnica 2050. Witam Was tutaj, cześć, czem znosz i zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek z warszawskiej średnicy 2050, a tym razem znajdujemy się na Warszawie Głównej. O ile dla części z Was może być jasne, iż ta stacja jest już otwarta, przecież była ceremonia otwarcia, jakkolwiek. Było przecięcie wstęgi i pociągi już stąd normalnie odjeżdżają. Jednakże ta stacja cały czas dla większości osób jest niedostępna i nie jest w pełni zrobiona. Czemu mówię, że jest niedostępna? Ponieważ cały czas bezpośrednio ze stacji, w inny sposób niż przez kartę, niż przez telefon lub płacąc u kierownika pociągu, nie możemy kupić biletu. Nie ma cały czas kasy biletowej i cały czas nie ma biletomatów. Ale dobra, przejdźmy do dobrych nowości, co się faktycznie zmieniło. Zmieniła się po pierwsze kładka. Mamy teraz kładkę, która ma już po części zebraną podłogę. O ile podłoga na razie wygląda taką faktycznie jeszcze pierwszą, żeby robotnicy mogli faktycznie po niej chodzić i bardziej pracować nad nią, to już faktycznie coś tam na niej się znajduje. Na razie przy naszych schodach nie mamy jakkolwiek większych, bardziej zaawansowanych prac bezpośrednio przy peronach, które idą do kładki. Tak samo nie mamy żadnych jeszcze prac przy po drugiej stronie naszego całej kładki, przy Alejach Jerozolimskich. Tam cały czas nie mamy jeszcze żadnego ani chodniczka do przystanków autobusowych, ani nie mamy podpięcia, żadnej tam pracy przy schodach jeszcze się po prostu nie wykonują. Na razie tam się dużo nie dzieje. Z kolei po drugiej stronie możemy zobaczyć, iż tam zaczynają pojawiać się powoli schody. Od ulicy Kolejowej zaczyna powoli to powstawać i bardzo dobrze, bo tam te zejście się przyda. Jedyne, czego nie widać po żadnej ze stron kładki, to windy. Wind w ogóle nie ma. Na razie jak nie było, tak ich nie ma. Windy mają być budowane dopiero, kiedy zostanie otwarta kładka, co daje nam informacje, iż to chyba niestety poczekamy jeszcze. No cóż, windy są według mnie tutaj bardzo potrzebnym elementem, żeby dało się normalnie korzystać z tej kładki i miejmy nadzieję, że nie będą jakichś strasznie małych rozmiarów. Jednakże niestety z tego, co widzę, z miejsc, które zostały pozostawione na te kładki, to nie będzie najlepiej. Także tak wygląda sytuacja mniej więcej z naszą kładką. Przejdźmy sobie do stacji Warszawa Główna. Tam dużo się nie zmieniło do ostatniego czasu, a jednak zaskoczyli mnie, gdyż pojawił się SIP, System Informacji Pasażera, czyli te wielkie tablice, które będą nam pokazywać, za ile i o której godzinie odjeżdża pociąg. To bardzo dobrze. Część tablic pod głównie już dachami została zamontowana. Te zwykłe tablice na tych takich innych słupach jeszcze nie zostały zamontowane. Część jest pod kładkami, część jest w różnych rejonach. Te tablice jeszcze nie zostały w ogóle zamontowane. One się powoli będą pojawiać na przestrzeni całego naszego dworca, więc naprawdę całkiem nieźle. Nie sądziłem, że w ogóle je zamontują na tej stacji, bo to jest Warszawa tymczasowa, jak niektórzy nazywają. I ja się też pod tym podpisuję, gdyż nie widzę potrzeby w przyszłości, żeby tutaj pociągi kończyły bieg. Jakby ta stacja niedługo, jak zamkną linię średnicową bardziej, no to wiadomo, będzie jedną z ważniejszych stacji w Warszawie. Ale potem nie widzę jakichś dużych przeciwwskazań, żeby pociągi nie mogły jechać przez centralną i normalnie jechać do wschodniej, niż kończyć tutaj bieg. Ale nie mnie to oceniać, wy możecie pooceniać to w komentarzach, zresztą robiliście to już nie jeden raz przy Warszawie Głównej zawsze, jak o tym mówię, że to jest tymczasowa. Natomiast to jest ciekawe, to jeszcze jedna jest niesamowita zmiana. Wielkie stojące słupki ze świetlaczami, czyli tablice odjazdów wszystkich pociągów danego dnia z przyjazdy i odjazdy przez tą stację. To dobrze, że się pojawiło. Dobrze, że będzie to w formie nie tak jak jest teraz na stacji papierowej, tylko w formie elektronicznej. Takie słupy możemy zobaczyć na niektórych nowych stacjach lub na starych też. Na przykład na wschodniej mamy takie miejsca. No i na centralnej różne takie wyświetlacze, monitorki się znajdują. Niestety cały czas, jak już powiedziałem, nie mamy żadnego biletomatu ani kasy biletowej. I na to się nie zapowiada. Cały czas nie widać nawet przygotowania pod podstawienie biletomatu, a to nie byłoby trudne.
biletomat zwykły od WTP, w którym można byłoby kupić bilety od Kolmazu, naprawdę, czyli kolei mazowieckich, byłoby bardzo proste do postawienia, przynajmniej ze względów technicznych, a na pewno by się tu przydało, bo aktualnie tu inaczej niż przez telefon lub u kierownika pociągu, ale trzeba pamiętać, że u niektórych jest za to też prowizja, więc no cóż. Normalne płacenie gotówką czy kartą już odchodzi do lamusa u kolei mazowieckich i PKP, jak widać na Warszawie Głównej, ale miejmy nadzieję, że kiedyś to powstanie. Także tak mniej więcej wyglądają zmiany. Ławki już są od jakiegoś czasu, tak, to też jest duża zmiana, i kosze na śmieci się pojawiły. Nie wiem, czy o tym napomknąłem, przezroczyste kosze na śmieci pojawiają się, czy już się pojawiły na całej stacji, więc to też jest dosyć duża nowina. Tak wygląda przebudowa Warszawy Głównej, a właściwie jej odbudowa, bo przebudowa to było starej stacji, a ta stacja stoi tam, gdzie stała. Także tak to mniej więcej wygląda. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie, subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Możecie też mnie wspierać obok przycisku subskrybuj, jakby coś tylko mówię. Także tak to wygląda. Warszawa Główna kolejny raz już się pojawi, jak kładka będzie bardziej przygotowana i lub gotowa. Tak mi się wydaje. No chyba, że pojawi się biletomat. To o tym mogę zrobić cały odcinek. I tak. Na razie kolejny odcinek, kolejny film to będzie mniejsza z tym. Chyba, że komputer cały czas będzie mi wysyłać blue screeny jak dzisiaj, to wtedy poczekacie trochę dłużej. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!